Dzień dobry, nazywam się Bartosz Burak, jestem prezesem firmy Orion Trade. Orion Trade jest firmą, która powstała kilka lat temu. Ogólnym założeniem było budowa łodzi typu houseboaty. Oczywiście jeśli chodzi o samą koncepcję powstania tego projektu, było po prostu zamiłowanie do wody, do wodniarstwa, tak jak sama Warmia Mazury wskazuje na to, że jesteśmy miejscem, w którym jest wiele jezior. Kolejna sprawa wywodzi się z tego, może początki były od mojego ojca, który 20 lat temu zaczął produkować produkty ze stali nierdzewnej. Włącznie z moim bratem, które były do łodzi produkowane, typu relingi, na przykład osłony śrub, wszystko co jest ze stali nierdzewnej. Rozumiem, pani jest z rady nadzorczej. Nie, ja zajmuję się projektowaniem wnętrz i ogólnie całą, że tak powiem, otoczką wizualną. Tak. Tak jest. Tak. Tak, ja siedzę po godzinach i robię projekt. No, oni pracują w godzinach. Oni pracują w godzinach. I jak oceniacie te targi tutaj, bo z tego co wiem, jesteście pierwszy raz? Pierwszy raz jesteśmy w Düsseldorfie, cały czas, znaczy głównie działaliśmy na rynku polskim, mieliśmy tam małe sprzedaże na zagraniczne kraje typu Norwegia, Niemcy. Na chwilę obecną chcemy po prostu większą produkcję skupić na krajach Unii Europejskiej, a nawet poza nią. A jak są te domy na wodzie przyjmowane wśród ludzi? Bo wiem, że są tacy, którzy cały rok mieszkają, są trochę większe i są gdzieś przycumowani. Jak to jest przyjmowane wśród tych użytkowników? Czy są zadowoleni z tego wyboru, czy raczej raz czy dwa to jest okej, ale... Z tego co słyszymy, to jest wśród Niemców bardzo duże zainteresowanie i bardzo duża potrzeba takiego wypoczynku od innych ludzi. Tak. Rozumiem. Czyli to są dla tych, co nie mają takiej ikry, że trzeba szybko, ja myślę, że to jest a raczej bardziej odprężyć się. Kwestia DNA, które gdzieś to jest zaszczepione, mieszkanie na domach, bo to, no nie ukrywam, że niektórzy lubią jednostkowo przy sprzedaży tego typu łodzi. Wiem, że dużo klientów lubi jednostkowo sobie po prostu wynająć te łodzie na weekend, a dużo ludzi jest tu, którzy po prostu nie widzą życia poza mieszkaniem na wodzie na tego typu dom. I te domy mają swój własny napęd. Mogą mieć swój własny napęd, mogą mieć elektryczny, który stosujemy, włącznie ze spalinowym. Montujemy solarne rozwiązania i jak najbardziej ogólnie idziemy z dużym naciskiem na elektryczne łodzie, które wyprodukowaliśmy między innymi dla Timu z Wrocławia, BMW i Range Rovera, którzy właśnie cieszą się zakupem tego typu jednostką, typu całkowicie elektryczną i ogólnie mamy trzy rodzaje ogrzewania u nas w standardzie. Oczywiście trzy rodzaje ogrzewania, typu Webasto, promienniki i dodatkowo mamy jeszcze klimatyzator, który grzeje w łodzi. Ja myślę, że to jest takie ciekawsze rozwiązanie. Ludzie wszyscy chcą iść nad wodę, na camping, a to jest tak, podoba mi się dzisiaj, bo siedzę tutaj po połowie rybki, wieczorem idę spać, rano, a zmieniamy miejsce gdzieś przy dłuższych i można się przemieszczać. Czy to jest wymagane, powiedzmy, jakieś takie większe zamierzenie do tego, żeby się przemieszczać, czy są możliwości? Na przykład ja znam tereny Schojnic, więc są połączone jeziora i można pod mostem zwodzonym przepływać na inne jezioro i się zakotwiczyć. Czy jest to takie coś możliwe? Znaczy oczywiście zanim stworzy projekt, pierwszym jakby punktem jest spotkanie z klientem i ustalenie właśnie w jakich regionach będzie to pływać, jakie jest zanurzenie. Do tego nasza grupa inżynieryjna po prostu dorabia pływaki, projekt pływaków pod dane zanurzenie szersze. Oczywiście. W zależności od i z tego co widzę jest to dosyć stabilne. Stabilne, zwłaszcza że nasze jednostki są ubezpieczone w dodatkowy pływak po środku. Czyli tak zwany trimaran. Zawsze lepiej biorą. Za plecami. Już tak jest. Rozumiem. Panie, czego Wam można życzyć tutaj na następne dni? Bo zostało jeszcze jednak 3-4 dni, robić wodę. Dobrych klientów. Dobrych klientów, bo samo powstanie idei budowy domków jest jakby spełnieniem mnie samego, ponieważ lubię to robić. Dzięki możliwości temu mogę robić to, co robię, to co lubię, a nie to, co muszę. Robię to, co muszę, tak. To jest najważniejsze. Ale wywodzicie się, z tradycji jakichś żeglarskich, wodniackich? Niekoniecznie. Tak jak mówię, mój ojciec gdzieś rozpoczął wiele lat temu, ale on budował części, a my po prostu chcieliśmy z ojcem dążyć do momentu, w którym chcieliśmy zbudować coś własnego i sprzedawać gotowy produkt dla ludzi, którzy dostają i cieszą się naszym produktem, a nie częściami
do innych łazienek jest wtedy dużo lepiej. Więc życzę Wam, żeby to serce pracowało tak jak najradośniej i żebyście mieli zadowolenie i wytrwałość. Myślę, do zobaczenia w przyszłym roku na targach ze stoiskiem takim tutaj większym, gdzie będą stały. Są takie poczynania już gdzieś tam prowadzone na następny rok. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.